tu projekt Komisji Infrastruktury. Bardzo bym poprosił panią Matykiewicz o przedstawienie. Opinii wstępnego katalogu inwestycji miejskich 2013, paragraf pierwszy, opiniuje się pozytywnie inwestycje planowane do realizacji na terenie dzielnicy 12 Wieżanów do Kocin, przedstawione we wstępnym katalogu inwestycji miejskich 2013, paragraf 2, artykuł uchwała Kocin z dniem godnicy. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Chciałbym zapytać o przeczytanie listy. Już może ja bym sobie napisał się w głowę wymienię. Czy nie wiem, czy w głowę wymienię tej inwestycji. Bo rozumiem, jeżeli mogę powiedzieć, panie przewodniczący, że to jest to, o czym mówiliśmy na komisji ostatnim czasie. Tak. Tam, żeby dopisywali jeszcze te różne rzeczy. Znaczy nie, to jest tak, że my opiniujemy to, co znajduje się już w budżecie miasta. Tylko i wyłącznie, jeżeli uważamy, że któraś inwestycja powinna wylecieć. Jest tak, przebudowa. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ulicy Solarzy, budowa fontanny w parku Jerzmanowskiej. No teraz będę musiał czytać wszystkie po kolei. Znaczy nie, to... Znaczy, czy one będą realizowane tego, bo odkąd pamiętam, zawsze opiniujemy te zadania, które gdzieś tam w budżecie miasta mają jakieś przygotowania. Natomiast z tych zadań, które pamiętam... Znaczy nie, z tych zadań, które pamiętam, które bym w lat poprzednich opiniowali, czy które doczekało realizacji, no doczekało na pewno basen, doczekały wyniki realizacji i myślę, że tyle z tych zadań, które były. Tak, w trakcie realizacji skala sportowa też była pozytywnie. No, ale w skala gimnastyczna. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo tu usłyszałem o tej fontannie, która miała powstać w parku Jerzmanowskim. Rozumiem, że z fontanną nie byłoby problemu, że tam powstała, a jeżeli chodzi o doposażanie ogródków Jordanowskich, to już jest problem. Znaczy już odpowiem. Znaczy ja w tym momencie nie umiem, no jak mówię na komisji. Już odpowiem. Tak jak mówiłem na komisji, sytuacja wyglądała tak, że to nie było, znaczy nie umiem powiedzieć dokładnie, na czym był błąd, znaczy polegał problem formalny, natomiast teren był własnością Augustianów w całości. Zarówno na którym terenie stała fontanna, jak i ogródek stanowił własność zakonu Augustianów. I swego czasu, nie powiem, czy to było 3 czy 4 lata temu, jednorazowa zgoda na doposażenie ogródka była. Z informacji, które zasiągłem kiedyś z Zyki, ale mówię to jakiś czas temu, Zyki miał w ogóle wystąpić z pytaniem, czy w ogóle jest możliwość doposażenia ogródków jordanowskich na terenach, które nie stanowią własności gminy miejskiej Kraków. Już odpowiem, znaczy była taka możliwość, ale Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wydatki wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi. To było doposażane u nas, każdy wie, że każda spółdzielnia gdzieś tam mniejszym lub większym wspólnie doposażaliśmy na terenach spółdzielni i Regionalna Izba Obrachunkowa tak u nas zakwestionowała ten zapis. No nie umiem powiedzieć, jakie tu będzie orzeczenie. No na ten moment nie umiem powiedzieć, jakie będzie orzeczenie, czy będzie możliwość doposażenia tego ogródka, czy nie. Ale fontanną nie będzie problemu. Znaczy no fontanną, przypuszczam, że jest jednorazowa, zgoda Rady Miasta na przeznaczenie jakichś środków na fontannę. A czyli jeszcze jest jedna rzecz, że fontanna ma być realizowana ze zabytków. Tak, z Społecznego Komitetu Rewalizacji Zabytków. Tak. Rzeczy komitet odnowy zabytków w Krakowie. No pałac był z tego remontowany. Proszę bardzo. No bo w świetle tego, co w tej chwili słyszę, to z funduszy powodziowych mają być remontowane elewacje kamienic w Krakowie. No, tu z odnowy zabytków, zabytkowe kamienice, tu z odnowy zabytków fontanna. Zabytkowa fontanna. Przepraszam bardzo, ale chyba nie do końca percepuję. Znaczy nie, ja powiem tak, jest, znaczy, już odpowiem, SKOF jest stowarzyszeniem,
formie stowarzyszenia działa to przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i trudno mi tu negować, jakie zabytki psa oni typują, jak to jest wciągane na listę. Tego Państwu nie umiem powiedzieć. To mówię, to nie jest... Podobnie Pan Świątek, nie była rzeczy główna. Tak. No, 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 no. Generalnie chodzi, to jest to tak poplątane, że się ciężko połapać, co z czego idzie. A więc tak, proszę Państwa, z katalogu inwestycji. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta, modernizacja solarzy, przebudowa parku imieniem Anny Jarosław-Manowskiej, ta fontanna, budowa wybiegów słów na terenie miasta, renowacja krzyża przy ulicy Bieżanowskiej i kaplicy przy ulicy Sawiczewskiej. Ten projekt jest dopiero gdzieś tam złożony, ja do końca to też mówię, że na komisji to było mówione, to jest zabytkowy krzyż i też ma być z funduszu, tylko nie z kosku, tylko jest fundusz na odnowę zabytkowych kapliczek i one były, które renowacja na terenie dzielnicy i to również z tego funduszu. To są te katalogi, które myśmy tu na ostatniej komisji rozmawiali. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja uważam, że skandalem jest, że wchodzi w inwestycje miejskie ulica Solarzy, boczna ulica, ślepa ulica, a taka ulica jak ulica Lipowskiego, równa ulica Bieżanowa. Nie można ani przejść, ani przejechać. I na to nie ma pieniędzy. Walczymy z panem przewodniczącym, to prawda, ale skutek będzie raczej znikomy. Zobaczmy. No nie, znaczy, powiem Państwu tak, ta Solarzy, ona ma w tym momencie tylko koncept. Tylko jest koncept. Tam była robiona kanalizacja, był wodociąg, było skopienie asfaltem całej ulicy. Znalazła się w zakresie tych katalogów, które no, gdzieś tam zostały zgłoszone. To jest ona być jedyna inwestycja na terenie dzielnicy, która... Tak. A nie, że tam jest większość ulic nieurządzonych. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos w sprawie tego katalogu? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Trzy osoby są przeciw. Trzy czy cztery? Trzy przeciw. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Infrastruktury. Przechodzimy do...